Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje atrakcyjne pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego. Oferujemy pożyczki obrotowe, inwestycyjne i hipoteczne. Podlaski Fundusz Rozwoju to bezpieczny i zaufany partner, którego właścicielem w 100% jest Samorząd Województwa Podlaskiego. Wartość umów pożyczek przekroczyła już 35 milionów złotych. Ty możesz podpisać kolejną. W województwie podlaskim powoli, ale jednak zaostrza się sytuacja epidemiologiczna. Dzisiejszy raport doniósł o ponad 1200 potwierdzonych testami zakażeniach covidowych. Według podanych przez resort zdrowia danych w naszym województwie zmarło 6 osób. Kwarantanną objętych jest blisko 23 tysiące osób. Blisko 30% wykonanych testów dało wynik dodatni. Lepiej wyglądają dane z miasta. Wykryto w ciągu ostatniej doby 44 nowe zakażenia. Odsetek dodatnich wyników to niespełna 20%. Odrobinę wyższy jest w powiecie suwalskim, gdzie według raportu wykryto 15 nowych infekcji. W powiecie sejneńskim odsetek ten sięga niemal 39%, a w powiecie augustowskim przekracza nieznacznie wartość 20%. Ogółem na terenie Suwałk oraz powiatów suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego wykonano w ciągu minionej doby zaledwie 357 testów, które potwierdziły 97 nowych zakażeń. Na próżno jednak szukać na tym terenie apteki, która zdecydowała się na wykonywanie badania antygenowego. To miało upowszechnić dostęp do testów i przyspieszyć ich wykonywanie. Okazuje się przynajmniej na tę chwilę niewypałem. W całym województwie podlaskim znaleźliśmy zaledwie 3 apteki, które weszły do systemu. A z testowaniem jest problem, ponieważ NFZ-owska obniżka zapłaty za tę procedurę sprawiła, że wiele laboratoriów zrezygnowało z realizacji tego świadczenia. Tak się stało na przykład w suwalskim szpitalu, który aktualnie w swym laboratorium bada próbki pochodzące wyłącznie od hospitalizowanych pacjentów i własnego personelu. Tę informację potwierdził podczas ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej szef szpitala Adam Szałanda.